Cześć, Jacek z tej strony. To będzie kolejny przegadany film, ale mam dzisiaj taki temat zainspirowany mm, poleconym filmem z zakładki tam polecane na YouTubie. Był to film Ben Falls Composes uh, Song with Live Orchestra in 10 Minutes chyba. Link w opisie. E, film ten był o kompozytorze, który na żywo z pomocą publiczności skomponował w 10 minut piosenkę, utwór z akompaniamentem orkiestry symfonicznej. I teraz oglądając ten film na YouTubie, zacząłem sobie myśleć o istocie wykształcenia technicznego o podstawach technicznych, jak bardzo są one ważne. I zaraz wam powiem dlaczego. Tam Ben Falls w tym filmie yy, bierze sugestie po prostu z publiczności. W jakim stylu chcielibyście film, yy, utwór? Wesoły czy smutny? Tam padło wesoły, on sobie, dobra, no to w kluczu yy, tam A. Wiedział od razu jaka powiedzmy będzie melodia, tempo sobie ustalił, podszedł do fortepianu, zagrał kilka dźwięków i zaczął już kombinować, tak? W głowie już coś miał, wiedział kierunek w jakim pójdzie i to było za sugestią publiczności. Tam miał też kawałek te tekstu, było tu z broszury, yy, z broszury filharmonii, w której się znajdowali, także to był po prostu randomowy, typowo przypadkowy tekst i na tej podstawie był w stanie już określić kierunek w którym pójdzie ułożył w głowie kilka melodii, znaczy część melodii i zaczął dyrygować orkiestrą. Zwracał się do dyrygenta i do poszczególnych sekcji, na przykład smyczkowa, wiecie co robić, tam kontrabasy, wiecie jaki dać pas, tam. Wszystko grał im, po prostu zagrał im melodię i Powiedział, powiedzmy w jakim tam kluczu, dobra, to teraz będzie taka progresja dźwięków, pyk, i oni automatycznie tam nie trzeba było ich uczyć, oni wiedzieli co zrobić i zagrali. Konduktor później, jak już poszło, wiedział, które partie ma wprowadzić, jak ich ma dyrygować, kiedy zwolnić, też troszeczkę za sugestią, kiedy przyspieszyć, kiedy zakończyć. I teraz to był jeden człowiek, który miał wizję artystyczną. I on napędził to wszystko, ale bez jego wiedzy technicznej to by było powiedzmy na nic, bo zauważcie, ile osób chciałoby być od razu artystami, tak? Biorą tą lustrzankę i oni teraz będą najlepszymi fotografami na świecie, to będą artyści. Ja chcę robić artystyczne zdjęcia, mnie nie interesuje ISO, że tam jest, że ja chcę robić artystyczne zdjęcia. No tak, ale... Przyjdzie sytuacja, kiedy ten artyzm cię przerośnie, a zapłaczesz, że nie masz wiedzy technicznej, bo miałem taką sytuację z pierwszymi moimi błyskami, mówiłem o tym już chyba gdzieś. Wziąłem lampkę błyskową SB600, wyzwalałem ją zdalnie przez nadajnik robiłem zdjęcie na szerokim kącie aparatem e, obiektywem kitowym i teraz błysnąłem i było wszystko fajnie. Lampa błysnęła na pełnej mocy. Byłem zadowolony. Postanowiłem, że może z szerszego kąta zrobię troszeczkę zoom, tak? Zrobiłem zoom, błysnąłem jeszcze raz. Mówię: "Kurde, ciemne. Baterie w lampie znowu siadają", tak? Zmieniłem baterię. Ciągle ciemne. O co chodzi? Teraz już wiem. Obiektywy kitowe mają zakres przysłony. To nie są obiektywy 2.8 na zakresie całej ogniskowej. One mają zakres od 3.5, powiedzmy do 5.6. Na 18 mm mamy 3.5, na 55 mm mamy 5.6 przysłone. Jeżeli mamy priorytet, powiedzmy, przysłony i mamy zjechaną minimalnie przysłonę, w sensie obiektyw otwarte albo jesteśmy na manualu, i zrobimy zoom, to przysłona automatycznie zwiększy nam naszą wartość i się przymknie. A lampa błyskowa bardzo reaguje na zmianę przysłony. To przysłoną kontrolujemy ilość ekspozycji z lampy błyskowej, bo to jest dziura, przez którą wpada nasze słońce, nie czasem. I teraz wiem, że moja ekspozycja się zmieniła przez to, że miałem obiektyw, który miał zmienną przysłonę. Gdybym zaczął na szerokim kącie od 5-6 to identyczne zdjęcie miałbym na 55 mm, bo przysłona by nie zjechała poniżej 5-6, po prostu by taka została. Gdybym miał obiektyw 2.8, nie widziałbym w ogóle takiego, e, takiego problemu. Ale miałem ten problem. I to była moja niewiedza techniczna. Chciałem być wielkim artystą, zrobić zdjęcie, super. Ale mi nie wyszło, tak? I to też może was spotkać. Jak nie macie tej podstawy technicznej, i dlaczego w ogóle to powiązuje z tym filmem? Bo on mówił tej sekcji smyczkowej, kontrabasom, e, perkusistom, on dał, dawał im tylko kierunek, a oni wiedzieli, które, e, które jaką melodię mają zagrać. Także no, to jest. To się wyucza, tak? To, to nie jest tak, że oni poszli i improwizowali. Oni znają nuty, oni nie musieli mieć tego rozpisanego, oni wiedzieli, które dokładnie dźwięki są zagrane i wiedzieli, co mają zagrać. To jest wykształcenie techniczne. Oni są oczywiście wszyscy artystami, ale bez tego wyksz wykształcenia technicznego, myślę, że nie byliby tymi członkami filharmonii. Macie przykład film Whiplash. tak? Ile tam technicznej wiedzy jest potrzebnych i technikaliów jest potrzebnych? Ile ten perkusista się namęczył, żeby osiągnąć pewien poziom. Jasne, mógł improwizować, mógł zrobić coś swojego, ale bez nabytej prędkości w graniu, by tego nie osiągnął, by nie mógł zrobić tego samego. Tak? Ten tytułowy utwór Whiplash był na tyle trudny, że nie każdy mógł go zagrać, tylko odpowiednio doświadczony perkusista. Także gorąco zachęcam do nauki technikaliów. Dlatego, że bez technikaliów artyzm jest naprawdę pusty. Bo możecie mieć jakąś wizję, ale możecie nie umieć tego po prostu wykonać. Możecie sobie zatrudnić ludzi, jeżeli macie budżet. Super. Oświetleniowca, oświetl mi to tak. OK, oświetli wam, wykliknijcie zdjęcie. Super. Czy wy to zdjęcie tak naprawdę zrobiliście, oświetliliście? Jeżeli powiedzieliście dokładnie, weź mi to zdjęcie. Z gridem, oświetl 15-stopniowym, żeby tam padło mi F9 dokładnie na kominku i weź tam załóż pełny CTO, żeby było ok. No to tak, to Wy to zrobiliście, bo kompletnie powiedzieliście wszystko, ale jeżeli powiecie, ty weź mi oświetl trochę kominek, żeby był tak wiesz, tak, tak na gorąco, nie? No, no to Wy głównie zrobiliście, bo Wy tylko powiedzieliście. Coś bardzo ogólnego. W tym filmie Ben Folds mówi konkretnie, dobra, to zrobimy teraz, to, to, to pyk, 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 ale on wiedział, co ma powiedzieć, żeby ta osoba wiedziała, jak to zrobić. To nie jest tak, że on polegał, dobra, to teraz ty mi wymyśl melodię, to teraz weźmi linię basową podłóż. OK, dobra, no to w tym tempie polecimy już z jakimś tam powiedzmy partią Sopranów. No nie, on to wszystko, on dał bazę i oni po prostu mu tylko dołożyli pod jego kierunkiem. I to jest wykształcenie techniczne i cały ten artyzm, całe to możliwość skomponowania wszystkiego w 10 minut, to jest doświadczenie i po prostu wiedza. Bez tego, bez wiedzy, bez doświadczenia, możecie sobie robić najbardziej artystyczne, selektywne kolory niebieskich dżinsów, czerwonej róży, jakie tylko chcecie, ale nauczcie się podstaw. Ja się ja kiedyś grałem na gitarze. Teraz troszeczkę yy, struny już zardzewiały, nie chcę mi się zmieniać, <grywa> zaś Umiem zagrać yy, partie wyuczone, tak? Mam tabulaturę, mam pokazane na tym progu, zrób tak, później zrób przejście. Ok. Nauczyłem się czytać tabulatury w pewnym sensie, nabrałem jakieś prędkości w graniu, znałem yy, akordy, znałem te chwyty wszystkie. No i coś umiałem zrobić, tak? Ale. Na przykład mieliśmy próby kiedyś tam, kilka lat, dwa lata temu, rok temu, próbowaliśmy troszeczkę pograć znowu z chłopakami, innymi troszeczkę w Sołeckim Centrum Kultury i było drugi zespół, młodzi ludzie i widać, że oni znają podstawy. On powiedział, dobra, no to jedziemy w E, zaczynamy, dobra, zaczynamy od E, nie, tak, tak, ten rytm, okej, okay. basista, pyk, 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 wiedział w jakim kluczu wejść jakie tam jaką skalę dźwięków może wykorzystać mi zawsze tego brakowało ja jak nie wiedziałem że to jest na dwunastym progu to nie wiedziałem co to jest za dźwięk także tego mi zawsze brakowało to, tego chciałbym się nauczyć na nowo troszkę mi brakuje czasu na to ale mówię sobie że na przykład Olek syn mój przycudowny, będzie chciał się nauczyć grania na gitarze to powiem mu żeby męczył tę skalę żeby to męczył i żeby się tego nauczył. Bo to pozwoli mu później improwizować, nie myśleć o tego. To będzie w tyle głowy, że tam są takie dźwięki. On będzie miał... To są wzory, których się człowiek uczy, ale uczy się też myśleć o tych dźwiękach. Ja teraz dopiero odkrywam, powiedzmy, jakąś taką teorię yy, właśnie takich początkujących. Ja sobie oglądam jakieś tutoriale na YouTubie, gdzie te dźwięki są. I teraz zaczynam to trochę lepiej rozumieć. tak? To można wtedy przełożyć na jakieś, nie wiem, Samemu sobie solo napisać, bo są jakieś standardowe, powiedzmy, właśnie takie progresje nut. Także, no, to są podstawy techniczne i nic z tego nie zmieni. Jasne, że może się urodzić jakiś Wunderkit i jeden na milion jest taki, co rzeczywiście bierze aparat do ręki, bierze gitarę, bierze cokolwiek. Przeważnie jest to małe japońskie dziecko, które <laughs> na pieprza 10 razy lepiej niż taki wyuczony. No tak, ale to, to jest typowy talent, jeden na milion. Nie wszyscy jesteśmy jeden na milion, także jest pewna granica, do której musimy dojść sami. Później możemy być kreatywni, jak tylko chcemy, ale wiedzę techniczną i podstawy musimy mieć. Dlatego, że na tym możemy bazować nasz nawet cały interes, nasze przedsiębiorstwo. Jeżeli mamy działalność gospodarczą, musimy zarabiać pieniądze. Musimy mieć warsztat, techniczny, który pozwoli nam na zarobienie tych pieniędzy. Jeżeli przychodzi do nas klient, mówi, że no dobrze, to chciałabym teraz portrety w plenerze naszej kadry. Ok, jesteście w stanie wziąć lampę, wiecie, że plener powiedzmy będzie o 14, nie musicie mieć może 600 watów sekund, tylko że jest to wrzesień, no to wystarczy wam taki reporter 200, dwie małe lampy, może będziecie w cieniu. I, nie mo i, I wiecie to, nie, możecie, nie musicie polegać na TTL-u. Nagle TTL-wam e, zacznie szwankować, bo w tle pojawi się słońce. No i co teraz? Polegacie na automatyce i tacy z was artyści, tak? Jak nie macie warsztatu i nie potraficie stworzyć zdjęcia. Musicie też być rzemieślnikami, musicie wiedzieć jak zrobić jakieś zdjęcie żeby je zrobić. Jasne, że są wtyczki do retuszu skóry, no ale dobra, no zrobicie sobie, wykorzystacie trzy wtyczki do retuszu skóry i jest zdjęcie, Ok. Ktoś wam powie, że więcej tekstury by się przydało na tym. No i nie wiecie, gdzie tą teksturę od, odzyskać, bo nie pamiętacie, które ustawienie we wtyczce na przykład to, to niszczyło. A jeżeli wiecie, że podstawą wszystkiego w retuszu jest dodge and burn, <grym> o to jesteście w stanie od, zrobić piękny retusz na podstawach, w każdym Photoshopie. Każdy Photoshop będzie miał warstwę krzywych, każdy Photoshop będzie miał warstwę szarą, będzie miał narzędzie do dżembera, będzie miał pędzle. W każdej wersji Photoshopa, nawet w jakimś programie, przesiądziecie się na Affinity, na Corella, powiedzmy z tryb mieszania, zrobicie to samo. A nagle się okazuje, że bez waszego programu, bez trzech wtyczek, nie jesteście w stanie wyretuszować zdjęcia. Też nie może tak być. Musicie znać podstawy, musicie wiedzieć dlaczego po rozdzieleniu, y, przy separacji częstotliwości możecie sobie rozdzielić teksturę, możecie sobie rozmyć, może musicie określić odpowiedni stopień rozmycia, żeby ta tekstura z kolorem się odpowiednio zgrywała. Musicie dowiedzieć, że jeżeli chcecie mieć powtarzalność i chcecie zapewnić jakąś jakość, musicie mieć podstawy i do tego gorąco zachęcam, także... Tak, wyszły Wam jakieś zdjęcia, mogły Wam wyjść jakieś zdjęcia artystyczne, fajnie. To teraz wróćcie do tych zdjęć i się zastanówcie się, dlaczego Wam wyszły. Miejcie pewność, że zrobiliście coś umyślnie, a to nie był przypadek. Bo to może czasem zaważyć na tym, czy pozyskacie klienta, czy nie. Czy rozwiniecie się, czy nie. Także gorąco polecam obejrzeć ten film, bardzo ciekawy. Fajna muzyka, humorystyczny. Naprawdę widać tam warsztat wszystkich muzyków, którzy brali w tym udział. Także gorąco tam macie 15 minut, cały film, czy tam 13. Gorąco polecam. Link w opisie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia lub zobaczenia tym razem. Hej!